O cześć, witam Was serdecznie. Poczekamy na pierwsze osoby, które tutaj do mnie dołączą i dadzą mi znać, czy mnie dobrze widać i czy mnie dobrze słychać. Dobrze, o, już jest pierwsza osoba. Fajnie, cieszę się bardzo, że jesteś. Proszę, dajcie mi znać, czy mnie widać i czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku, żebym wiedziała. Też przywitajcie się ze mną, żebym wiedziała, kto z nami dzisiaj jest. I również proszę Was o to, o co też prosiłam Was wczoraj, żebyście wpisali w komentarzu miasto, w którym mieszkacie, skąd jesteście. Tak, żebym wiedziała, gdzie ewentualnie udać się też z moim szkoleniem, dlatego że czasami pytacie się w komentarzach, czy też w wiadomościach prywatnych, kiedy przyjadę do Waszego miasta z moim szkoleniem. A też będzie taka możliwość, bo na jesień rusza mój nowy projekt, który nazywa się Siła Kobiecego Wizerunku. Będzie to szkolenie, na którym nie tylko dowiecie się, jak zbudować swój wizerunek od A do Z, ale i również też przede wszystkim wypróbować różne wskazówki na sobie tu i teraz już na tym szkoleniu. Witam Cię, Anita, cześć Dominika, cieszę się bardzo, że jesteście. Bardzo fajnie, o, kolejne osoby dołączają. Cieszę się, że jesteście. Dajcie znać, skąd w ogóle jesteście, dziewczyny. Fajnie. Fajnie, liczba rośnie, jest nas coraz więcej. Pięknie, dziękuję Wam bardzo. Super. Fajnie. No dobrze. Oczywiście też na początku, tak jak wczoraj, będę Was prosiła o to, żebyście udostępnili ten live, bo dzisiaj jest również bardzo fajny temat. I jeśli podoba Wam się to, co robicie, jeśli uważacie, że to, co robię, jest wartościowe, to proszę udostępnijcie to teraz u siebie, abym mogła dotrzeć do większej ilości osób, do kobiet, którym zależy na tym, aby dobrze wyglądać i dobrze się czuć w tym, co mają na sobie. I zróbcie to teraz, proszę. Dziękuję Wam za to bardzo. Ja się też przedstawię, nazywam się Agnieszka Norte, jestem jedynym w Polsce kreatorem zmiany wizerunku i nie tylko dobieram idealnie ubrania, ale i również dopasowuję je do Ciebie w taki sposób, abyś Ty się czuła w nich po prostu sobą, aby wypływały one z Ciebie naturalnie, ten wizerunek, który pokazujesz i to, co na sobie nosisz, żeby po prostu było Twoje. I ja też sama taką zmianę przeszłam, też działa to na moje klientki, na kobiety, z którymi pracuję, dlatego też po prostu wiem, że to działa i w ten sposób pracuję. Zielona Góra, Justyna napisała, cieszę się, witam Cię serdecznie, fajnie, że jesteś, dziękuję Ci. Kolejne osoby dołączają, dziękuję bardzo, świetnie, super. Jestem też autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Wczorajszy live był na temat, tego, jak dobrać idealnie oprawki okularów do Twojego kształtu twarzy, do stylu życia, czy też również pod względem kolorystycznym. Jeśli tego nie widziałyście, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek lub polećcie jej osobie, która nosi okulary, a na pewno będzie Wam wdzięczna za tą dużą dawkę wiedzy i za możliwość zobaczenia w ogóle, jakie wskazówki bierzemy pod uwagę, dobierając takie okulary i również nie tylko korekcyjne, ale także przeciwsłoneczne. Ania napisała, Leszno. Cześć Anita, cześć Aniu, witam Cię serdecznie. No i co, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać drugi dzień ze stylizacją. Jest to dzisiaj bardzo fajne miejsce, w którym jestem, bo jest to sklep Glamour w Nowym Tomyślu i zaraz będę Wam pokazywała bardzo fajne, ciekawe stylizacje. I dzisiejszy temat naszego odcinka właśnie jest, jak dobrać idealnie stylizację do swojego typu sylwetki. A konkretnie będę mówiła i pokazywała Wam dzisiaj dwa typy sylwetek z czterech, czyli dzisiaj zajmiemy się typem sylwetki T, taką, która ma szersze ramiona od bioder, i typem sylwetki A, takim, który ma szersze biodra od ramion. No i słuchajcie, dlaczego w ogóle takie ważne jest to, żeby dobrze dobrać sobie stylizację, żeby dobrze
po prostu czucie i wyglądać. Czasami jest tak, że bardzo często zdarza się, że po prostu nie wiecie, jakim jesteście typem sylwetki. I w komentarzach lub nawet w wiadomościach prywatnych, zanim się spotkamy na żywo, piszecie, że wiecie, jakim jesteście typem sylwetki i macie tą świadomość. Jednak po spotkaniu ze mną, na spotkaniu, okazuje się, że jesteście zupełnie innym typem sylwetki, niż myślałyście. Dlaczego tak, czasem tak się dzieje? Dlatego, że czasami źle po prostu sprawdzacie swój typ sylwetki, nie wiecie, jak to zrobić. Dlatego, że czasem zdarza się, że przytyjemy lub stracimy parę kilogramów i wtedy nasza sylwetka się po prostu zmienia. Czasami zdarza się też, że po prostu kobiety bywają w ciąży. Też sylwetka się wtedy zmienia. No i jest to bardzo ważne, żeby dobrze określić ten typ sylwetki. To jest taki pierwszy krok. Również oczywiście jest ważne to, aby wiedzieć, jakim się jest typem kolorystycznym, jak dobrać te ubrania, abyśmy się czuły w nich dobrze. I często jest też tak, że pod wpływem tego, że nie wiecie, jaki macie typ sylwetki lub wiecie, ale jest to po prostu błędne, kupujecie fasony ubrań, które do Was zupełnie nie pasują. I dlatego się w nich po prostu nie czujecie dobrze. I te wszystkie aspekty, o których teraz powiedziałam, są bardzo ważne do tego, aby dobrze dobrać tą stylizację do typu sylwetki. Aby dobrze i komfortowo się czuć nie tylko ze sobą, ale i również z tym, co mamy na sobie. A to jest tak, że wtedy, jeśli dobrze się czujesz z tym, co masz na sobie, wzmacniasz swoją kobiecość, czujesz, że możesz więcej i to jest bardzo ważne, dlatego że pewność siebie również wzrasta. No i słuchajcie, chciałabym też zacytować Coco Chanel, który również ten cytat znajduje się w mojej książce. I powiedziała ona tak, że luksus musi być wygodny. Inaczej nie jest po prostu luksusem. I zapraszam Was do dzisiejszych stylizacji. Po pierwsze, najpierw pokażę Wam, jak określić swój typ sylwetki, jak dobrze to zrobić. Ok. No i słuchajcie, ja tutaj mam takiego pomocnika ze sobą, manekina. Sobie też dobrze tutaj ustawię, żebyście wszystko widziały. Ok. Dobra, fajnie. Cieszę się, że jesteś ze mną. Następne osoby. Malwina, witam Cię serdecznie. Bożena, cieszę się dziewczyny, że jesteście ze mną. Okej, dobra. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak określić w ogóle swój typ sylwetki? Pokażę Wam teraz bardzo ważną rzecz, żeby nie zrobić pomyłki. Często jest też tak, że nie wiecie, które miejsca w ogóle mierzyć i jak to sprawdzić. Bo czasami zdarza mi się też, że dziewczyny popełniają taki błąd, iż mierzą ramiona, biust i biodra. W ten sposób nie mierzymy sylwetki. Robimy to zupełnie inny sposób. Dlatego, że wtedy, jeśli tak zmierzycie, to będzie to zła dla Was informacja, bo nie określicie dobrze w ten sposób sylwetki. I jak to teraz zrobić? Bierzemy sobie miarę krawiecką i mierzymy sobie najpierw szerokość ramiona, czyli w obwodzie ramiona. Robimy to właśnie w ten sposób. Ok, czyli w ten sposób mierzymy górną część po prostu ramion. Drugi krok to jest zmierzenie talii i oczywiście zapisujemy sobie te wszystkie wymiary. Okay. Dobra. Później mierzymy sobie talię. A trzeci krok to jest mierzenie bioder, czyli nie biust, a talia. Dobra. I tutaj teraz mierzymy sobie biodra. I teraz słuchajcie, w zależności od tego, jaką macie szerokość bioder i ramion, określamy typ sylwetki. Też zmierzenie talii mówi nam o tym, jak głęboko mamy wciętą tą talię, tak? Czy też jest wskazówka dla nas do tego, aby tą talię jeszcze bardziej podkreślać. Ale bardzo ważne i najważniejsze jest to, żeby wiedzieć szerokość bioder i szerokość ramion. I teraz, jeśli macie ramiona szersze od bioder,
Jest to typ sylwetki T, czyli sylwetka, która ma szersze ramiona. Czyli górna część ciała jest po prostu bardziej rozbudowana niż dół. Jeśli biodra są szersze od ramion, jest to typ sylwetki A. Nie mówię typ sylwetki A i też tak operuję literkami, bo ja pracuję na literkach. Typ sylwetki A to jest właśnie gruszka, najczęściej też nazywana. To jest wtedy, kiedy mamy ramiona, biodra szersze. Biodra szersze. Ja też chciałabym Wam zadać pytanie i proszę napiszcie mi odpowiedź w komentarzu, jaka rzecz, jaka czynność sprawia Wam najwięcej trudności, aby dla siebie dobrać dobrze stylizację, to co na sobie nosicie. Jaka trudność jest dla Ciebie największa, co sprawia Ci największą trudność przy określeniu swojego typu sylwetki lub przy doborze tej stylizacji idealnej dla Ciebie. Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Mhm. Sylwia napisała, cześć Sylwia, Justyna, witaj, dziś lekko spóźniona. Dobrze, będzie live oczywiście opublikowany na moim wallu, także na fanpage'u, także oczywiście serdecznie zapraszam do wysłuchania od samego początku. Również tutaj też równocześnie jesteśmy na Instagramie, także pozdrawiam Instagram. Super. Dobra, czekam na Wasze komentarze, dziewczyny. Dobra. Trochę poustawiam, żeby dobrze to światło na mnie padło. Żebyście też dobrze widziały. Okej. Dobra. Czekam na Wasze komentarze, dziewczyny. Dajcie znać, co sprawia Wam największą trudność przy doborze stylizacji. I teraz może zaproszę od razu moją pierwszą dzisiejszą modelkę, Zuzię. Zuzia, zapraszam Cię serdecznie. Fajnie. Super, cieszę się, że znam. Jesteście, to jest Zuzia, moja dzisiejsza modelka. I teraz opowiem Wam w ogóle, jaki Zuzia ma typ sylwetki i dlaczego jest dzisiaj tak ubrana. Okej. Okay. Dobra, super, tak żebyście wszystko też widziały. Dobra, Zuzia jest typem sylwetki A, czyli ma szersze biodra od ramion. Ja też poproszę mojego kamerzystę, żeby troszeczkę dalej stanął, żebyście widziały całość stylizacji, którą będę teraz też omawiała. Super, świetnie. Zaraz pokażemy Wam też z bliska, ale najpierw trochę z daleka Wam pokażę, żebyście dobrze też widziały. Czyli Zuzia ma typ sylwetki A, czyli taki, gdzie ma szersze biodra od ramion. I ja wyrównałam te proporcje sylwetki poprzez to, że założyłam Zuzi taki luźniejszy sweterek, który opada na jedno ramię i to też wyrównuje świetnie proporcje sylwetki, bo też jeszcze bardzo ważną rzecz chciałabym Wam powiedzieć. Dlatego, że nie liczy się rozmiar, ale proporcje sylwetki i wyrównanie tych proporcji sylwetki. Dlatego, że czasami jest tak, że myślimy, że ok, wyrównanie proporcji sylwetki to jest to, że po prostu tu i tam muszę sobie wyszczuplić. A to nie jest prawda, bo to nie jest tylko wyszczuplanie, ale to jest również dodawanie objętości tam, gdzie tak potrzeba. I ja tej objętości dodałam Zuzi u góry, w górnej części sylwetki. Dlatego, żeby wyrównać te proporcje i żeby nie było widać, że Zuzia ma szersze biodra, prawda? I tutaj teraz tego nie widać. Dlaczego Zuzię dzisiaj tak ubrała? Dlatego, że torebka, która tutaj wisi, świetnie też wyrównuje te proporcje, jak i również sweterek. Ale przy tego typu sylwetce musimy przyciągać uwagę odbiorcy do górnej części naszej sylwetki. Czyli możemy to zrobić poprzez jakieś duże kolczyki, które Zuzia tutaj ma. Może nasz kamerzysta podejdzie bliżej i pokażemy o z bliska. Fajnie. Poprzez duże kolczyki, poprzez to, że sweterek jest luźniej, opada na jedno ramię. Poprzez to, że również dodałam tutaj torebkę, ale zwróćcie uwagę na to, że ta torebka nie wisi niżej na wysokości bioder, tylko ona jest wysoko tutaj
właśnie pozapinana, dlatego żeby nie dodawała objętości jeszcze na dole, tylko żeby zbudowała tą objętość u góry i dlatego ona jest tak wysoko. Jest to fajny look dziewczęcy, ja osobiście lubię też tak wysoko nosić torebki. Zuzia też nam zaraz powie na pewno jak się czuje w tej stylizacji. Ale słuchajcie, tutaj też są bardzo fajne spodnie, one mają taki też bardzo fajny pasek. Ja też ten sweterek wypuściłam tutaj tak sobie na bardzo, bardzo luźno, z jednej strony jest tylko tutaj włożony, pewnie też zauważyłyście, do spodni i też są bardzo fajne, tutaj kolorystycznie dobrane buty ze sklepu Obuwiar, który jest też połączony ze sklepem Glamour. No i słuchajcie, też jak zauważyłyście na pewno, są to już takie jesienne stylizacje, jesienne kolory, jesienne propozycje, które też możecie wykorzystać dla siebie. Powiedz mi, Zuzia, jak się czujesz w tej stylizacji? Czy miałaś kiedyś podobne takie ubrania na sobie? Szczerze, takie spodnie z takiego materiału mam pierwszy raz, bo zazwyczaj noszę dżinsy. Mm-hmm. Jest mi w nich po prostu najwygodniej, mm-hmm. ale muszę przyznać, że są naprawdę bardzo fajne i bardzo wygodne. Mm-hmm. W sweterku się zakochałam. Zabiorę go ze sobą, nie odebrałam. Tak, sweterek jest wspaniały. I co mi się bardzo podoba, są te kolczyki, bo nigdy nie miałam takich dużych, mm-hmm. a twarz się tak całkiem inaczej wszystko wygląda z nimi, więc ja jestem zachwycona. A buty są przepiękne. Buty są przepiękne, tak. Też może je pokażemy bardzo fajne bliżej. Okej, okay, dobra, pokażemy stylizację Zuzi. Całą z góry na dół, tak żebyście miały perfect view. Buciki. O. To są takie w fajnym też kolorze bordo te buty. Typowe jesienne, jesienna stylizacja, typowe jesienne kolory. Także te. O, Sandra, witaj Sandra. Sylwia, cześć. Cześć Agnieszka, cześć Sylwia, witam Cię serdecznie. Cieszę się bardzo, że z nami jesteś. To co? No to ja Zuzię teraz podziękuję, a zaproszę moją kolejną modelkę. Kamilę. Super, dobra. Kamila jest typem sylwetki T, czyli takim, która ma szersze ramiona od bioder. I tutaj przy tego typu sylwetce będziemy przyciągały wzrok odbiorcy na dół sylwetki. Czyli możemy to zrobić poprzez na przykład taką spódnicę, którą tutaj też założyłam, taką propozycję dla Kamili. Jest to spódnica, nie wiem czy też dobrze widzicie, za chwilę Wam pokażę też bliżej. Jest to też taka spódnica bardzo lekka, ale ona ma taką sobie szarość ze srebrną nitką. I do tego też takie niecodzienne kolorem, ale też fasonem, zobaczcie, dziki, bardzo interesujące i też nawiązujące do tego koloru spódnicy, który ma Kamila. O, może tak Wam pokażę, jeszcze będziecie widziały lepiej. Są po prostu buty ekstra, ja się w nich zakochałam. O, i super, tak. I słuchajcie, przy tym typie sylwetki będziemy budować objętość na dole. Góra tutaj przy tym typie sylwetki, czyli przy sylwetce T, musi być po prostu gładka. Tutaj nie może być żadnych dodatkowych ozdób, żadnych kieszonek, żadnych dużych kolczyków, nic takiego. Dlatego, że tutaj musimy jak najbardziej górną część sylwetki zachować w takim tonie spokojnym, bym powiedziała. A dół sylwetki szalejemy, czyli tutaj na przykład są właśnie te buty ekstrawaganckie, jak i również srebrna nitka w spódnicy, czyli takie coś innego, co dodaje tej stylizacji właśnie objętości na dole i przyciąga wzrok odbiorcy właśnie tam, gdzie tego chcemy, a nie tam, gdzie nie chcemy. Czyli odwracamy po prostu uwagę naszego rozmówcy. I przy tym typie sylwetki świetnie się sprawdzają ekstrawaganckie buty, jeśli lubicie w jakimś takim bardzo intensywnym kolorze lub w ogóle w fasonie, tak? W jakimś takim zupełnie innym. Ja też takie bardzo lubię. Także tutaj oczywiście rzeczy są ze sklepu Glamour, jak i również tutaj buciki również z Obuwier, ze sklepu, który jest połączony tutaj właśnie ze sklepem Glamour. Tutaj również właśnie ważne jest to, że o, może z tej strony pokażę, będzie widać lepiej. Ważne jest to, że Kamila
ma ubraną bransoletkę na wysokości bioder. Na wysokości bioder bransoletkę. Możesz sobie spuścić rączkę. Mhm. Dlatego, że również ta szeroka bransoletka dodaje nam objętości w tym obszarze, gdzie tego chcemy. Jak i również torebka, którą Kamila trzyma, też dodaje nam objętości i świetnie wyrównuje proporcje sylwetki. Jest to też taka stylizacja jesienna, troszkę w jesiennych kolorach, srebrno, zielonkawo, butelkowo, granatowo. Dobrze, powiedz mi, Kamila, też jak się czujesz w tej stylizacji? Co dla Ciebie dzisiaj? Coś nowego było w tym? No, dla mnie nowa jest spódnica. Pierwszy raz mam coś takiego na sobie. Materiał jest bardzo delikatny, taki zwiewny, lekki i buty są mega. Ten kolor mi się podoba bardzo. Już pierwszy raz mam takie szpilki na sobie, ale piękne są naprawdę i się zastanowię, czy nie kupić też sobie taki. Świetnie, tak super. Dziękuję Ci bardzo. Dajcie znać, czy w ogóle tam jesteście. Skomentujcie, jak Wam się podobają stylizacje, co Wam się w nich najbardziej podoba. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I oczywiście napiszcie to też w komentarzu. Tutaj mnie lepiej widać. Napiszcie też w komentarzu, jakie trudności napotykacie i sprawiają Wam, właśnie sprawia Wam dobór stylizacji. Czego nie wiecie, co jest dla Was trudne, może kolory jak połączyć, czy też fasony. Ważne jest to, co powiedziałam też wcześniej, żeby idealnie dobrać fasony do typu sylwetki. Okej. O, Sandra, cześć, witaj. Sandra, właśnie już za chwilę też kończymy tego live'a, ale będzie on opublikowany na moim fanpage'u, także serdecznie się zapraszam do obejrzenia od początku. No i czy oczywiście zapraszam Was do dołączenia do mojej grupy na Facebooku Siła Kobiecego Wizerunku. Link do grupy znajdziecie w opisie tego live'a. Dajcie znać, jak dzisiejszy live Wam też podobał. Buty Kamili, rewelacja. Super. Kolory piękne. Świetnie, Emilia, dziękuję Ci bardzo. Fajnie. Sam raz na zbliżającą się jesień. Dokładnie. Ja też właśnie wybrałam takie stylizacje jesienne, dlatego że dopiero coś świeżo tutaj dotarły do sklepu, także od razu mogłyśmy je też wykorzystać. Także też będą dla Was taką inspiracją do tego, jak tworzyć te zestawy dla siebie. Agnieszko, piękne stylizacje. Dziękuję Ci, Bożenka, bardzo się cieszę, że Wam się też podobają. Super. Buty super, tylko jestem wyższa od partnera. Aha, okej, rozumiem. Czyli tutaj trzeba też uważać z tą wysokością. Nie za wysokie buciki, troszkę niższe. Nie taki maksymalny wysoki korek. Ciekawe zestawy i cenne wskazówki. Świetnie, cieszę się bardzo. Aniu, dziękuję Ci również za ten komentarz. No i co, i za chwilę będziemy kończyć. Również, słuchajcie, w piątek, w ostatni dzień tygodnia ze stylizacją będzie również na grupie Siła Kobiecego Wizerunku takie dodatkowe spotkanie, gdzie będziecie mogły zadać dodatkowe też pytania, na te, które chcę znać odpowiedź. No to ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was również do tego, abyście zaczęły tworzyć swoje stylizacje. Może wstawicie jakieś zdjęcia pod live'em. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Buty super piękne, Beata pisze. Świetnie. Czy będą inne typy sylwetek w kolejnych dniach? Tak, Aniu, jutro będą kolejne dwa typy sylwetek. Jutro będzie sylwetka O, jak i również sylwetka S. Także również zajmiemy się tymi typami sylwetek. Daj znać, Aniu, jakim typem Ty jesteś. Jestem bardzo ciekawa. Okej, dziewczyny, no to co? Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję Wam za to, że jesteście, że byłyście dzisiaj, dziękuję za to, że oglądacie i dziękuję za to, że też komentujecie i udostępniacie. Te osoby, które dołączyły niedawno, oczywiście również serdecznie proszę Was o to, aby udostępnić ten live, jeśli uważacie, że to, co robię, jest fajne, że Wam się to podoba i że te wskazówki, tą wartość, którą ja Wam daję, tą wiedzę, którą Wam przekazuję, również uważacie
to Wam po prostu w jakiś sposób pomaga. Zaproście inne dziewczyny, którym również zależy na tym, aby dobrze też wyglądać, i udostępnijcie ten live. Dziękuję Wam bardzo. Żegnam się z Wami. No i do zobaczenia do jutra o godzinie 11. Pa, pa. Cześć.